Cześć, witajcie w kolejnym poradniku na kanale Kuba Elektronika. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak lutować przewody elektryczne typu linka. W jaki sposób je lutować? Dzisiaj pokażę Wam, jak obklejanie tych przewodów po zlutowaniu za pomocą taśmy izolacyjnej, a o rurkach termokłóczliwych nagram osobny odcinek. A na razie zajmiemy się tylko zlutowaniem daniego przewodu. Ja tutaj mam przewód takiego typu, jest to taki cieniusieńka lineczka, w sumie nie wiem nawet skąd jest. Możemy go sobie zauskać. Dobra, jestem już. Możemy sobie zauskać ten kabel. Jest to takiego typu kabel typu linka. Uda, jeszcze nie mogę tego zdjąć na siłę. Jest to takiego typu przewód typu linka. On powinien się nadać do dzisiejszego lutowania. Załuskamy sobie z drugiej strony. I można by ten przewód połączyć w taki sposób, że wziąć go, po prostu skręcić. I to zaizolować. I to mogło być to. Ale nie jest to zbyt trwałe połączenie. Dlatego pokażę Wam, jak zlutować. Pokażę Wam to na przykładzie dwóch lutownic. Lutownicy transformatorowej firmy Lutpol oraz lutownicy oporowej 100-watowej. Stacji lutowniczej Wam nie będę pokazywała, bo stacja lutownicza jest bardziej do lutowania bardziej precyzyjnych rzeczy na płytkach PCB, więc stacją lutownicą nie będziemy się zajmować. I tak, czego potrzebujemy? Potrzebujemy przewodu, lutownicy. Zaczniemy może od transformatorowej. Kurde, ale to pierdzielnik z tymi kablami jest. Kto to tam to wgniótł w tą szparę? Jasna choroba, no. Dobra, potrzebujemy lutownicy transformatorowej. Kurde, kabel się zniszczył. Mamy lutownicę transformatorową. I potrzebujemy oczywiście do tego cyny. Ja mam tutaj różnego rodzaju cynę, mam takiego typu i myślę, że posłużymy się teraz taką. Może wezmę tą grubszą cynę. Myślę, że taką się najlepiej posłużymy. Kurde, no kabel mi się tu rozwali. No to potrzebujemy oczywiście cyny. Potrzebujemy pasty lutowniczej, żeby lepiej nam się lutowało. No i jeszcze czegoś, czym sobie przytrzymamy kabel. Ja użyję tutaj coś takiego. Jest to po prostu trzecia lęka do lutowania. Wraz z lupą. I tak, od czego zaczynamy? Bierzemy przewód. Bierzemy go. W sumie takie długie te końcówki są nam niepotrzebne, to trzeba je uciąć. Niepotrzebnie takie długie zauskałem. O, tyle wystarczy. Bierzemy sobie nasz przewód. Odwieszę już te narzędzia, bo są nam niepotrzebne na razie. Bierzemy sobie nasz przewód, skręcamy. I tak jak mówiłem, mogłoby to tak już być, ale żeby mieć trwałe połączenie, nie to nie tak, żeby mieć trwałe połączenie, to po prostu sobie weźmiemy, zlutujemy nasze przewody. Wezmę i sobie skręcę w taki sposób, ja zawsze robię to w taki sposób. Skręcam. Bierzemy, łapiemy sobie w trzecią rękę. Tak, aby mieć nasz przewód umocowany ładnie. Najlepiej to w miarę po środku zrobić.
Mamy nasz przewód i teraz bierzemy sobie lutownicę. I tak. Ja tu wezmę sobie jeszcze, użyję odsysacza dymu z lutownicy, który będzie trochę huczał, ale mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzał. I bierzemy tak. Kurde, mam mało miejsca na tym blacie, bo tutaj mi się zrobił bałagan. Ale dobra, może będzie dobrze. Rozgrzewamy sobie naszą lutownicę. Sprawdzamy, czy cyna zaczyna się topić. Czy coś nie grzeje. Co ona tak długo się rozgrzewa? O, już. Już cyna się topi. Bierzemy sobie, maczamy nasz glot i lutujemy. Zawsze mi drżą ręce przy lutowaniu. Muszę zrobić przerwę, żeby lutownicy nie przegrzać. Kurde, skapło mi na stół. Teraz bierzemy sobie, oblacamy na drugą stronę. Nie jestem jakimś specjalistą w lutowaniu, ale coś tam trochę umiem. Szlak by to trafił. Ten statyw mi tu przeszkadza. No i dobra, proszę bardzo, teraz poczekamy sobie chwilę, aż nasza cyna ostygnie. Jeszcze można by to poprawić w sumie. O. Można nas odsysać, wyłączyć. I proszę bardzo, mamy nasz przewód zlutowany. Tak to się prezentuje. W sumie jeszcze to trochę poprawię. Bo jednak z jednej strony to trochę pokryło, to weźmiemy jeszcze z drugiej. Czego kapisz? O, i teraz już jest zrobione dobrze. Proszę bardzo, mamy zlutowany nasz przewód. Nie jest to jakoś idealnie pięknie zlutowane, ale jest zlutowane na tyle, żeby nasz przewód był połączony odpowiednio i przewoził prąd. Tak by to się prezentowało z lutowaniem na lutownicy transformatorowej. Teraz sobie przetniemy ten przewód i zlutujemy go lutownicą oporową. W przypadku lutownicy oporowej trzeba będzie trochę poczekać, aż ona się rozgrzeje. Ja mam lutownicę, której ani razu jeszcze nie użyłem. I nie wiem, czy ona już się teraz będzie rozgrzewać. Powinna. Więc bierzemy sobie nasz przewód i teraz sobie zlutujemy to lutownicą oporową. Skręcimy go sobie, tak jak w przypadku lutownicy transformatorowej. Oj, się gorąca robi, bo słyszę, jak skwierczy coś. Lutownicę transformatorową możemy już sobie odwiesić, bo na razie nam już nie będzie potrzebna. Szlak. Znowu mi się przewody splątały. Ja nie mogę. Kurde jeszcze. Stare badziewie. Dlaczego? Dobra. Teraz zrobię krótką przerwę i widzimy się, jak lutownica oporowa się rozgrzeje. Oczywiście jak rozgrzewamy lutownicę oporową, to pamiętajcie, żeby
Oj, się z niej dymi, bo na początku z niej się będzie dymić, bo jest to nowa lutownica, jeszcze ani razu nie użyta i ona po prostu musi się wypalić. Ona musi się wypalić i dopiero jak się wypali, to przestanie nam dymić. O, dymi się z niej, ale powinno się zaraz przestać dymić. Musi się wypalić, bo jeszcze jej nie użyłem ani razu. Więc musi się grzałka wypalić. Pamiętajcie, żeby nie kłaść lutownicy na stole. O, to już cyna. Bo stół sobie zniszczycie i może wam się coś zapalić. Dlatego ja sobie tutaj zrobiłem taką podstawkę. Ostro się z tego dymi. Ale zobaczę, czy już się cyna topi. Powinna się topić. Ona się musi wypalić. Zobaczymy, czy już się wypaliła i czy już... O, cyna się topi, dobrze. Dobrze, cyna się topi. To jest 100-watowa lutownica, to ona powinna się... Kurde, zapomniałem jeszcze ten. Ona się rozgrzewa, a ja tu zapomniałem jeszcze tego. Dobra. Muszę włożyć. Muszę się pośpieszyć, żeby jej nie przegrzać, bo z niej się ostro dymi. Dobra, mamy naszą lutownicę. Zamoczymy sobie nasz glot w topniku i już powinniśmy móc lutować. Jak widzicie, cyna się topi. Nawet ładnie, o kurde, jak skapał mi na stół. Coś tam się kurde topi. O, z jednej strony już. Teraz weźmiemy sobie, odwrócimy. Kurde, dymi się z niej, ale ona się musi wypalić, bo jeszcze ani razu nie była używana, więc no. O, teraz już się ładnie wypaliła i nawet ładniej idzie to zlutować niż transformatorówką. Ładniej wyglądają te luty. O, proszę bardzo. Ała, kurde, oparzyłem się o to. Dobra, wyłączamy ją. Tutaj, jak widzicie, odkładam ją na to, żeby nic nie spalić. No i proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest nasze lutowane połączenie. I wyszło mi to, tutaj kurde spaliłem trochę izolację. Ale leciutko tylko. Tak to się prezentuje. Tak prezentuje się lut z transformatorówki. Trochę niezbyt mi to wyszło. A tak się prezentuje lód z oporówki 100-watowej. Tak by to się prezentowało. Więc to by było na tyle. Oczywiście możemy sobie to jeszcze albo termokulczką założyć, albo obkleić taśmą po prostu. Tylko oczywiście pamiętajcie, żeby taśmy nie kłaść na gorący lód. Bo wtedy nam się taśma spali. No i tak by się to prezentowało. Możemy już wyłączyć ten odsysacz, bo szumi głośno. Kurde tutaj. Ale na szczęście mam stół metalowy. To bez problemu, jak skapnie, to nic się nie stanie. Jakbym miał drewniany, to pewnie już bym miał spalony stół. Ale mam metalowy, więc nic się nie stanie. No i tak by to było z lutownicy oporowej. A tak z transformatorowej. Z tej transformatorowej można by to jeszcze poprawić, bo niezbyt to wyszło, a z oporowej wyszło to nawet ładniej. No. Więc dobra, to by było na tyle. Tak się prezentują dwa lutowania. Tutaj z transformatorówki, tu z oporówki. Myślę, że to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć. Ale się dymi z tej lutownicy. A, już przestało.